Także dzisiaj nasze radio Gonchita, proszę Państwa, to kwiaty, to fiolet, to różne kolory. Różne kolory. Violet. Fiolety boskie. Tak dzisiaj, proszę Państwa, rozpatrujemy różne rzeczy. W sensie takim, że nasi uczeni, prokuratorzy, sędziowie są nieprzygotowani do pracy, a tylko na wyciąganie pieniędzy od ludzi, czyli skłaniają się czy nakłaniają się ku mafiom, a to reprywatyzacyjnym, a to podobnym mafiom, proszę Państwa. A na czym nam zależy, to nam zależy, a na czym nie zależy. A proszę Państwa, w tych takich naszych dalszych rozważaniach dojdziecie Państwo do tego, zważywszy, że podejrzenia się potwierdziły, że wszystko, co Radio Maryja mówi, znaczy wszystko, przecież nie chodzi mi o trójce tutaj, to co Radio Maryja mówi, jest świętą prawdą, to jest racja. Tak, także że co? Że prokuratura rejonowa, proszę Państwa, no i ona po prostu zmienia, prokuratura rejonowa kłamie, tak. Katarzyna Grynaszewska-Jan, czy prokurator prokuratury rejonowej Warszawa-Praga-Południe, po rozpoznaniu materiałów postępowania sprawdzającego i zawiadomienia naszego w sprawie podejrzenia zmuszania. W sprawie podejrzenia zmuszania go w dniu 5-9 przemocą w postaci wyłamania zamków w drzwiach wejściowych w Warszawie oraz ich wymiany i działania w ten sposób w celu zmuszenia do opuszczenia na przykład lokalu. Na ten temat postanowiła odmówić wszczęcia dochodzenia w przytoczonej wyżej sprawie. Komenda rejonowa policji, uzasadnienie, Komenda rejonowa policji Warszawa 7 pod nadzorem tytułu prokuratury przeprowadziła postępowanie przygotowawcze z zawiadomienia tutaj nas dotyczące podejrzenia zaistnienia na naszą szkodę przestępstwa z artykułu 191 ze strony pracowników spółdzielni budowlano-mieszkaniowej SPAW, a polegającego na uporczywym utrudnianiu przeszkadzaniu mieszkać tak przez wyłamania drutów, bolców, wkładań. No to są takie, wiecie Państwo, rzeczy, że na razie przerwę zrobimy ciekawe, nie? Na zdjęciu tego komornika, borsuk i tak dalej. Jutro to szybko zaniosę do tego sądu, no bo to już chyba jutro czy przed tydzień, żeby to nie płynęło, no i dać na temat tego komornika. I tutaj trzeba odwołanie się jednoznacznie, tylko nie wiem, czy pod ten sam numer tej sprawy, co ja tam wyczytam z prawej strony na górze, czy to dać ogólnie odwołanie się. Tu jest u góry, tu jest E237 odwołanie się, tak, no. Także słuchaj, to po prostu jest, ona się nakłania ku mafiom tym reprywatyzacyjnym, bo po prostu ta policjantka, to nie jest pani prokurator, ta policjantka to była z Grenadierów, ale właściwie z Umińskiego, była u Mareczka raz i potem ten facet do mnie dzwoni, mówi, że on chyba z tego rezygnuje, bo to mnie nie było. Ja mówię, proszę pana, o ile ja dobrze pamiętam, to pana w ogóle nie było za pierwszym razem, jak mi się przyjechało, zwalniając z pracy, a pan powiedział, że coś pod ladą miał ten dyżurny, jakąś informację. Jeżeli on tego nie znalazł, co ma pod ladą, to kto ma widzieć, co jest pod ladą, czy ja, czy on? Także to jest, bo on był wtedy na pogrzebie, ten taki, co ty u niego byłaś. Ale on pięknie to opisał, bo jednak spotkanie doszło. On pięknie to opisał, do prokuratury to wysłał, a prokuratura, o tu, o to, co słyszałaś, to wysłała.
No to teraz ja tu odwołam się i powiem, że to przecież nie pani prokurator była u mnie, ale to oni byli policjanci, ale z własnej winy. Dlaczego? Dlatego, że ich nie było za pierwszym razem. Gdy ja czasu nie mam i zwalniam się z pracy, jak na szpilkach lecę, a ich nie ma, a oni na pogrzeb jedzie, ten pan Sierchiej sobie na jakiś pogrzeb jedzie. No takie, ale słuchaj, no dobrze, ale żeby on z tego użytku nie robił. Dobrze, się zdarzają i tak samo jak ja mogę nawet trzęsącą ręką pisać tutaj do prokuratury, tak samo mam prawo się denerwować na tego policjanta, ale doszło do skutku przesłuchanie i było bardzo miło, bardzo ładnie, bardzo dużo opisał i korzystnie, włącznie z wkładaniem drutów do tych, to nie chodzi, to jeszcze było... No... To było wcześniej, to było, czy przed prawem, czy nie przed prawem, to było wcześniej, bo to było na drugi dzień. Czyli taki pęd zagarnięcia jakiegoś, jak to się mówi, kąska smacznego, to był już na drugi dzień. To nie było tak, że to po dwóch latach, że tam woda ciekła. To było od samego początku. Szkoda, że ta pani prokurator jest słabo kształcona, bo to od razu się wyczuwa, że tu ktoś chciał wleść. No tak. No, a to jest sprzątaczka jest pominięta, że oni tutaj chcieli do po śmierci na drugi i trzeci, bo to było dwa razy wkładane do mieszkania. Ona to pominęła, jakby ślepa była, jakby głucha. Celowo, to jest robione celowo. A że ona była tam, policjantka była tam, Mareczka nie było, mnie nie było. A co to ma do rzeczy? No, i takie, jakieś takie mataczenie po żydowsku, czyli od dupy strony. No to ja nie wiem, oni po prostu wpadną, bo ja jutro zaniosę jedno i drugie i tego komornika tu opiszę, że Mareczek sfilmował plakietkę, mam ją tu na pendrive przecież, tam adres oni mieli, coś tam jeszcze więcej szczegółów, ale że sąd nie popuścił, idzie do przodu. No, no to tego. No najważniejsza ta kasa właśnie, ta kasa. A to więc wiesz. No, no. A jak tam operacja? A jak tam operacja? Ale czy tu jeszcze ci z tej firmy coś tam przysługuje? No. Ale przyszło, tam coś przyszło. Tak, mnie się myślało, że to dla mnie. Tak, nie było powiedziane, że to Lipska. I tak patrzę, co to za jaki numer? Czy to z racji urlopu, czy to... No to jak przyszło, to będzie. To nie ma co, ale... Nie było napisane, że to, no mniejsza z tym. No. No ale co ty mówisz, że co, pod koniec tygodnia, czy miesiąc? No to jutro jest poniedziałek, będziemy się dzwonić mogli. No, we wtorek ja pracuję, bo w poniedziałek mam wolne, to we wtorek pracuję, we środę. O. Ja tam nawet jak 125 jeździ, mogę tam na pętlę dojechać, przecież tam nie ma chyba problemu jakiegoś. Bo ty, ja nie wiem, gdzie ty tam koczujesz, czy tam w tym hoteliku na pętli 25? 125? No zresztą nieważne, ale widocznie już tam gdzie indziej mieszkasz. No dobrze, dobra. No to poczekaj, to odwoływać się, tak?
Nie, nie, Mareczek mówił, że jak to pisać do urzędu i teraz do jakiego urzędu to pisać, to samemu się pisze. Tam nic nie trzeba, ona nic nie pomoże. No, no. Umówmy się może na środę, tak, na środę, najbliżej. No to może, bo to będzie rano, akurat takie późne to. No, no. No, tam jest, jest. No. A słuchaj, a jak tam, no. A jak na na tej ochocie tam miałaś mieć taką pracę, co osobom niepełnosprawnym miałaś załatwiać pracę, to co to jest? A jaki to jest adres? Ja bardzo chętnie zobaczę tam, no. Aha, 151. Gdzieś ten numer znam. Mhm. 151, tam jest chyba jakiś taki urząd koło Niemcewicza, nie? Aha, bo to aleje same, aleje, aleje. Aleje, aleje, nie ta grójecka, nie ta grójecka. Aha, to jest całkiem nowe miejsce, to w nowych blokach. Aha. No dobra, no mniejsza z tym, ale chodzi o to, żeby może jeszcze jakąś taką budkę gdzieś bliżej tam wynająć, czy jakąś może drugą, może coś innego, coś lepszego. Ale no we wtorek, ty mogę zadzwonić, no jestem w pracy. We wtorek jestem w pracy. No. No. No dobra, dobra, dobra. W środę ja mam wolne, to ja mogę, no, no. A nie, no to dostaniesz, ale ja, mnie się w ogóle, ja tak myślę, co to za jakiś taki dodatek, jakieś coś, czy to jest mój urlop, czy to ten pięciodniowy, teraz mi się wróciło, proszę ciebie, z urlopu, bardzo fajnie, jest bardzo miło i tak myślę, jak tak będą płacić na urlop, to ja będę chodzić. Na ten urlop, a gdzie ty tam teraz jesteś, u jakiejś babki? Czy prywatnie teraz, tak? No to i lepiej, bo to wiesz, bo tam to chcą i rżną. A tutaj na Budzie były takie dwa telefony, trzeba było sobie spisać. Hotel robotniczy, może tam było też za grosze? A, to ja wiem, czy to koniecznie. No nie wiem, ja tam podzwonię. Dobra, na razie jest wspaniale, no. Duperale. Tak. Wspaniale. No ale jakie ty masz tam leki kupować? Na oczy na pewno. Ale poczekaj, ale ty coś teraz widzisz? Czy to jest przyćmione, czy to jest...
No to czytać to absolutnie, ale czy to wiesz, bo żeby jak oni spieprzą, to człowiek wie, czy coś tam się udało, czy... No nie wolno. A jest córka koło ciebie? Ale chodzi po mieście, jest, tak? Jest, jest. Aha, jest, jest, no tak, no bo sama gdzie byś tam pobiegła, no, no. Tu Jaćka dzisiaj była, jest przestraszona, tych, boi się w tych białych kapeluszach, tych inżynierów. Ja mówię, słuchaj, ci biali to są najlepsi, bo to krzyczą i wulgarni są ci pracownicy, a ci to są inżynierów. No dobra, no dobra. No to nic, ja jutro do tego sądu tego tu to oddam, podpisuję nawet zaraz od ręki. No i tego. I ale poczekaj. Do, ale gdzie to zanieść? Do jakiego urzędu? Tak? Dobra. No, no to na razie. No. Telefon, że się wyłącza wszystko. O jest. Wszystko się wyłącza tutaj. Także proszę Państwa, Radio Conchita tu opowiada o takich rzeczach. No rozmawiam z tą Lipską, której właściwie to nikt nie lubi, ale co zrobić, jak nikt nie lubi, a człowiek ma taki charakter. Mareczek nie inny, ten kurczaczek nie inny. To jest niepełnosprawne na tak, pierwsza grupa, Mareczek też taki szurnięty. I po prostu co łączy. No ten kurczaczek to jest niewinny, bo to jest chłopczyk. To jest dziecko, no to wiadomo, że on chce pieniążki zawsze, no ale tak. Babsztyl potrzebuje na leki, no ale to niby jej pieniądze przyszły na moje konto, były przelane i tak. Ja myślę, co za pieniądze jakieś, ale oczywiście bardzo mi się przydały, wszystko wydałam, ale jeszcze będzie więcej tych pieniędzy, to jej tam dam. Ale tak patrzę, że to jej przysłali pieniądze na moim koncie, oczywiście, bo ona nie ma konta i wszystko na moim koncie jedzie, no to jeszcze może i lepiej dla mnie, to jakieś tam plusy są na koncie bankowym, euro, no. No ale euro, proszę Państwa, mówią, że najlepsze, że jest konkurencyjne, ale się tak uparło i tam nic z tego nie wynika, żadnego okienka nie ma, żadne okienko się nie objawia, proszę Państwa, nic. I co tam dalej będzie, Tak jak mówię, proszę Państwa, jak ludzie idą po pożyczki do banku, to bank zobaczy, że ludzie mają jeszcze jakieś inne pożyczki, a że te banki są tak chytre i tak głupie, że żeby dać taką pożyczkę, żeby rozłożyć na przykład na 4 lata, to by człowiek sobie poradził. A jak oni dają na kilka rat, 12, to może góra, a jeszcze jak ktoś ma tam pracę na rok czy co, no to tylko na 12 lat. Natomiast takie banki jak Takto Finanse czy inne, które podwójnie biorą, zdzierają, o czym powiedział Ziobro, że musi się rozliczyć z tymi bankami, żeby powiedzieć tym bankom nie i żeby ich wyprowadzić z tej Polski. A gdzie, to już nieważne, gdzie, może do Izraela, może gdzieś, nie wiem gdzie, na miotle, niech sobie lecą. A co, a nie było tak w czasie Gomułki? To zdaje się, było jakoś tak wtedy, kiedy ja się rodzę, no, dawno to było, dawno, na pewno nie 100 lat, 58 rok, 56, kiedy to Gomułka wyprowadził ich z Polski, jakoś tak wtedy właśnie. W latach 50. Nie, to były lata 60. Tak. No to było 50. Tak, 8, 9, 60. rok i oni musieli wszyscy jechać, bo po prostu Gomułka się uparł, że coś
No dlaczego? Dlaczego? To przecież państwo sami wiecie. Przecież państwo sami mieszkaliście tutaj na tym terenie. Przecież państwo wszyściutko wiecie, znacie. Żyście, byliście tutaj, tak? Mówią tak, byliście. Oczywiście, że się powinno mówić byliście, ale w naszym programie purystycznym my, naśladując, parodiując też różnych ludzi, różne opcje, musimy powiedzieć tak, żebyście państwo widzieli różnicę. Się powinno mówić byliście, a mówią byliście, a jeszcze byliście. Także proszę państwa, no tutaj ta wielka sytuacja lipska jest też obrażona na to wszystko. Także buziaczki i proszę jeść kaczki, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. No, że jako były biegły sądowy, baba, widzisz, co ma piernik do wiatraka, raz mówi, prawda? No. Także jeżeli Janek Witek zmarł i mieszkanie jest własnościowe, to prokuratura tu się powinna zainteresować, że na drugi, trzeci dzień wkładano bolce, druty, zamki, a i są świadkowie na to. Są wyraźne to jest bardzo, są świadkowie. A prokuratura to pomija, bo to jest taki dowód, który by im strasznie przeszkodził. A złapał złodzieja za rękę. Ale po co złapać złodzieja za rękę? Po co się przyczepiać do komornika, skoro to mieszkanie było Janka Maćka Witka, ale że tutaj na państwo przeszło? No dobrze, przeszło na państwo. Ale czy nie jest to zastanawiające i ciekawe, że właściwie była spadkobierczyni Marzanna Witek. Była, pojawiła się w jakimś momencie życia, ale gdy stwierdziła, że zaległości jest około 40 tysięcy, no to ona powiedziała nie. Nie chcę tego mieszkania. Także wiecie państwo, to jest taki dobry kąsek. Nie wiadomo dla kogo. Odwoływać się trzeba, ale to jest dobry kąsek. Nie wiadomo dla kogo. Dla oszustów. Oszustowi rączkę myje. No, także no, ja jako dziecko policyjne to ja od razu zauważę, że prokuratura powinna się uczepić tego momentu z drugiego, trzeciego dnia, kiedy bolce i druty, bolce do dolnego zamka, większego, grubego, jak się taki wielki klucz wkłada, był włożony bolec, a druty do górnego. Prokuratura to pominęła, prawda? Bo ja uważam, że to już była próba do włamania. Nie po dwóch latach. Wcale nie po żadnych dwóch latach. Po dwóch latach to było kłamstwo z mataczeniem, że tam prawdopodobnie jakieś coś było zalanie, żadnego zalania nie było, zwłaszcza, że nikt nie zgłaszał. A dopiero jak do włamania się do mieszkania, to wtedy ktoś walił w drzwi. No i wielka Lipska spała na łóżku i mówi, coś źle wyczuwa, coś przeczuwa, że ktoś walił do drzwi. Ktoś walił do drzwi. Także proszę państwa, O czym my tutaj mówimy? Jeżeli państwo opłaca złodziei, taką panią prokurator opłaca złodziei, to na czym my stoimy? W dalszym ciągu widzimy, że coś jeszcze nie jest tak. Bo nikt nie powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość przy pomocy Kościoła, czy może wspólnie z Kościołem, bo ja wiem w jakim sensie, przy pomocy Kościoła zrobi czystkę i uczyni sprawiedliwość, to jest niemożliwe, bo człowiek sam jest niedoskonały, a Kościół katolicki też składa się z ludzi niedoskonałych. Jeżeli coś chcemy przyspieszyć i coś zrobić, to nie jest możliwe w krótkim czasie. Także będziemy pisać, proszę państwa, na jutro. Zaniesiemy to do sądu i oczywiście, że nazwisko, imię tej całej pani prokurator, która zamiast może sama by się chciała spotkać, to ona nie chciała się spotkać tutaj z nami, a natomiast mówi, że się nazywa Katarzyna Grunaszewska-Janczyk, tak, ale natomiast ona mówi o policjantce jako o prokuratorce. Policjantka nie jest prokuratorką, a policjantka wcale u nas na Igańskiej nie musiała być. Proszę państwa, policjantka wcale nie musiała być, bo to jest ich winą było, że jak ja zwalniam się z pracy i jadę
na rozmowę, taki wywiad, przesłuchanie na komisariacie, to ich nie ma, tego dzielnicowego nie ma. To jest ich wina i oni powinni tutaj ustąpić. A nie jeszcze on tutaj mówił, że on rezygnuje, że zwraca pismo do prokuratury, że on rezygnuje, to powinien najpierw przeprosić i powiedzieć, jakie są jeszcze opcje. Ale to widzicie Państwo, ręka rękę myje. Ja myślę, że to wyjdzie, bo my napiszemy odwołanie i w tych takich punktach, które oni pominęli, co świadczy o kręceniu, co świadczy o mataczeniu, o przymykaniu pewnych rzeczy, nie pokazywaniu. I właśnie po to, żeby pokazać inne takie sprawy mało uchwytne. To facet, który mieszka na dole, a ani razu się nie zgłosił i nie miał zamiaru się zgłosić, a przecież Lipska była w mieszkaniu. Spała. Nikt nie wszedł. W las jakiś w międzyczasie młody facet się chyba pomylił i wyszedł. Popatrzył się i wyszedł. Dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o tę wodę, nikt nic nie zgłaszał, bo to zawsze, wiecie Państwo, ktoś gdzieś komuś huczy na górze, czy woda zaleje, to przynajmniej kartkę, przynajmniej coś. A to jest mataczenie, to jest od razu podejrzane dla dziecka, jak to się mówi, że dziecko. A tutaj baba się uczyła, pani prokurator uczyła się, jak to Biblia mówi, że chcieli być mądrymi, stali się głupi. Także do jakiego poziomu, do jakich skandali, do jakich problemów doszedł ten kraj, Państwo zobaczą, że zaczęli dopiero rozgłaszać sprawy ludzi pokrzywdzonych, którzy nijak nie mogli zawalczyć, czy próbować nawet zawalczyć o swoją sprawiedliwość. Ile tego jest? Całe tony. No teraz, proszę Państwa, to kto? Ktoś, kto się podlizuje do Prawa i Sprawiedliwości, proszę Państwa, no to wygrywa. Te czerwone gazety, Super Express, czerwone gazety, fakt, czerwone gazety. Jeżeli one opisują, te rzeczy widzę, że teraz bardzo chętnie to robią, no to tym lepiej dla nich, proszę Państwa. Także proszę być z nami w kontakcie, gdy nadaje nasze radio. Talk FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langström Extra. No prawie jak cerki, ale to nie jest cerki. Pełne spokoju, powagi i ufności jest psalm 30. Będę Cię wielbił, mój Panie, póki mię na świecie stanie, bo mię w przygodzie ratował i śmiechów ludzkich uchował. Śpiewany będzie tutaj tylko głos najwyższy z partytury, melodię tę poprowadzi baryton, a towarzyszyć mu będą instrumenty. Także troszeczkę, proszę Państwa, muzyki, troszeczkę u nas w naszym radiu to FM Euro kończy ta Barbie Baby Langström Extra. Praktycznie jest wszystko. No ale żebyście Państwo wiedzieli, że to tylko też zaczynamy tutaj opowiadać, no, wszystkiego nie powiemy nigdy, bo ja nigdy nie chcę powiedzieć od początku do końca wszystkiego. Nie chcę. Chcę tylko zasugerować, że jest taki problem, o czym po prostu będziemy mówić, o czym możemy mówić. Zapraszamy Państwa serdecznie. I tak, 92 strojenie ręczne jest 92. Powiedzą datę, godzinę, czas i o co chodzi na dzień dzisiejszy, gdy nadaje nasze radio. Talk FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langström Extra. Proszę bardzo. Narrację, która no, w dużej mierze opierała się na niewiedzy, to powiedzmy na zapomnieniu o tych zbrodniach. Oczywiście po 89 roku, po pierwsze po zjednoczeniu Niemiec, po drugie po upadku komunizmu i po tym jak Polska już mogła sama tą narrację swoją budować, no mieliśmy taką sytuację, że myśmy mieli 50 lat w zasadzie
oczywiście tej narracji nie prowadziliśmy sami, a Niemcy z drugiej strony już przez te 50 lat wytworzyli sobie pewien styl tej narracji. No i teraz oczywiście stan mamy taki, jaki mamy, czyli pojawiają się protesty przeciwko używaniu nazwy niemieckie zbrodnie, niemieckie obozy, no a z drugiej strony pojawia się to sformułowanie polskie obozy koncentracyjne i zagłady. No właśnie, ale wytworzyli sobie pewną narrację przez te lata, kiedy zaczęli być naturalnym sojusznikiem aliantów. I pytanie jest takie, czy w tej chwili to też wygląda w ten sposób, że Niemcy aspirują do tego, że to dzięki nim także między innymi weszliśmy w ten świat Zachodu, że już nie jesteśmy za tą żelazną kurtyną i zostaliśmy włączeni do NATO, do Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. I Polska nie powinna rozpamiętywać tego. To z jednej strony to jest prawda oczywiście, że w tym całym procesie wchodzenia do struktur zachodnich, oczywiście Niemcy to były naszym największym sojusznikiem, to jest oczywiste i to było absolutnie w interesie Niemiec, powiedzmy sobie, które były państwem frontowym przecież w komunizmie i to przesunięcie granicy na wschód było po prostu dla nich też korzystne. Nie ma tutaj jakby nic nadzwyczajnego, że to popierały. Natomiast oczywiście takie zaniedbaniem Polski z pewnością w latach 90., kiedy też inne kraje bardzo z uwagą przyglądały się jednoczącym się Niemcom, bo jednak takie obawy były, nie mówię tu o polskich obawach, które były bardzo silne, ale również i Amerykanie, i Anglicy, i Francuzi szczególnie. I wtedy, wydaje mi się, było dużo lepszy był moment, żeby pewne rzeczy ustawić z Niemcami lepiej. No traktaty, które podpisaliśmy z Niemcami są jakie są, tego już nie zmienimy, ale wtedy też była lepsza atmosfera do tego, żeby tą swoją narrację przeforsować. Z różnych powodów to się nie stało i dzisiaj wydaje mi się, że naprawdę mamy bez porównania trudniejszą sytuację, dlatego że ta narracja niemiecka stała się w dużej mierze narracją Zachodu. Proszę zobaczyć, że w zasadzie tylko w Polsce używa się jeszcze tego sformułowania niemieckie zbrodnie, prawda? Wszędzie na świecie mówi się zbrodnie nazistowskie i to jest bardzo duży problem, dlatego że nas jako Polaków nie urządza w ogóle takie sformułowanie, dlatego że wszelkie badania, które są robione, pokazują, że na świecie coraz mniej osób wie, kim byli naziści. Więc to sformułowanie nazistowskie obozy tak naprawdę ono no, w zasadzie nie wskazuje wprost, kto był sprawcą tych zbrodni. Co więcej, pojawiają się nawet takie badania, pisał o tym też profesor Kierzun między innymi, w Kanadzie, w Stanach, że na pytanie, kim byli naziści, bardzo dużo odpowiedzi pada, że byli to Polacy. A na pytanie dlaczego, pada odpowiedź, no bo skoro były polskie obozy, a w obozach byli naziści, no to prosty wniosek jest, że nazistami byli Polacy. To jest bardzo, bardzo niebezpieczna dla nas narracja. Przebicie się teraz, ta walka o to, żeby mówić na przykład niemieckie zbrodnie, chyba, obawiam się, już nie do wygrania jest. Natomiast z pewnością bardzo silno trzeba walczyć z tą nazwą polskie obozy. Dlaczego Niemcy zwyciężyły w tej takiej walce, żeby narzucić taką narrację Zachodowi? Skąd się to wzięło, że widzicie państwo, pewne rzeczy są nie do wygrania. W tej bitwie, dlaczego to my nie narzucamy narracji? Bo jakby nie patrzeć, prawda historyczna stoi po naszej stronie. Oczywiście ta prawda, oczywiście wiadomo, że to też nie jest czarno-biały obraz, ale tutaj akurat w tym przypadku Polska ma bardzo piękną tutaj historię, prawda, i naprawdę nie mamy się tutaj czego wstydzić. Po pierwsze to, co powiedziałam, 50 lat naszego niebytu na tej arenie konkurencyjnych narracji historycznych, bo powiedzmy sobie szczerze, to tutaj niewiele mieliśmy do powiedzenia. Druga rzecz, żyjemy od 1989 roku zaniedbania w tej państwa kwestii i to jest absolutnie jednoznaczne. Czy ale to w jakim kłamstwie państwa lat po prostu mordują, przychodzą do domu, wywlekają na ulicy. Pewnych rzeczy, a też z drugiej i to państwa potem na nich napadają. No to tak jak ja pan redaktor powiedział, dążąc też do tych struktur zachodnich, to było naprawdę dla nas najważniejsze, pamiętamy to jeszcze, prawda? I jakby wydawało się, że ta polityka historyczna nie jest aż taka istotna rzecz. Ważniejsza jest gospodarka, dobre stosunki właśnie tutaj z Niemcami, ze Stanami, wejście do NATO i tak dalej. Więc to był taki trochę taki signum temporis, prawda? Taki znak czasu. No dzisiaj widzimy, że to był błąd. Też proszę pamiętać, że to sformułowanie nazistowskie zbrodnie, ono też przyjęło się wszędzie również
takich powodów, że argument tutaj, który bardzo często jest przeciwko Polsce właśnie wytaczany, ja tutaj przypomnę, że gdy była zmieniana nazwa obozu w Auschwitz na nazwa z obozu nazistowski obóz na niemiecki nazistowski obóz, która w końcu się udała ta zmiana, ale było bardzo dużo protestów i to wcale nie tylko nie ze strony Niemców, ale również w Parlamencie Europejskim, na przykład Anglicy protestowali i argument jest zawsze ten sam, że nie wszyscy Niemcy byli nazistami i nie wszyscy naziści byli Niemcami. Argument jest z gruntu według mnie zły. Państwo polskie powinno się trzymać po prostu prostej zasady, że niezależnie czy to był nie wiem, SS-man niemiecki, czy SS-man ukraiński, czy estoński, on był na służbie państwa niemieckiego. To państwo nazywało się Deutsches Reich, Niemiecka Rzesza. Nazwa Trzecia Rzesza, która już mamy, jest zresztą potoczna. To państwo tak się nazywało. Ci ludzie wykonywali rozkazy niemieckiego państwa. Więc mówienie tutaj o niemieckich zbrodniach nie jest według mnie żadnym nadużyciem, no a niestety koniecznością, którą chyba, nie wiem, czy nam się uda, tak jak już powiedziałam, to przeforsować, bo już tak się przyjął ten termin nazistowski, że chyba bardzo trudno będzie cokolwiek tutaj zmienić. O ile... To znaczy, to jest trochę daleko idące, ale jestem w stanie zrozumieć, że im dalej na zachód, tym jakaś pomyłka może się wydarzyć, bo ktoś nie poznał historii, nie zainteresował się. My też nie interesujemy się historią Azerbejdżanu i innych krajów, gdzie nie chcę porównywać Polski do Azerbejdżanu, ale my możemy nie mieć takiego wyczucia, co tam się dzieje. I jestem w stanie zrozumieć to, co się dzieje w Ameryce, ale dlaczego Niemcy, bo jestem w stanie zrozumieć Niemców, którzy piszą nazistowskie obozy koncentracyjne, ale że polskie i to Niemcy narzucają właśnie takie słowa. Tak, to jest zawsze tłumaczone zawsze to jest tłumaczone pewną pomyłką i skrótem myślowym. W ten sposób dziennikarze zwłaszcza się tutaj tłumaczą. Taką logiką geograficzną, ja bym to tak nazwała. No ona jest tutaj też trochę dziwna, dlatego że jeżeli by iść nawet ten trop, prawda, że obozy były w Polsce, więc polskie, nie mówimy na przykład kubańskie więzienie w Guantanamo, prawda, a co więcej, na terenie Niemiec właściwych w trakcie II wojny światowej było ponad 20 obozów koncentracyjnych. Nikt o nich nie mówi niemieckie. O nich się mówi nazistowskie, prawda? Więc ta logika tutaj nie działa i oczywiście można wierzyć faktycznie, że w niektórych przypadkach to są takie gdzie właśnie... działa logika, a gdzie nie działa? Czyli już szatan pomieszał, prawda? Że tu do mieszkania może być włamanie... Nie jest tak we wszystkich przypadkach i szczególnie w Niemczech. Ale wkładanie bolców i drutów do mieszkania to nie było włamania. Ale cały czas chcę jakby państwa przekonać, że to jest z punktu widzenia państwa niemieckiego i niemieckiego narodu bardzo racjonalna strategia, prawda? Żeby te zbrodnie II wojny nie łączyć z tym słowem niemiecki, prawda? Tylko właśnie jacyś tam naziści. Tutaj problem jest też bardzo duży, bo oczywiście prasa, redaktorzy, dziennikarze, oni często przepraszają za te sformułowania, tyle tylko, że takie sprostowanie najczęściej nie trafia do tego samego czytelnika, prawda? Bo ono jest tam na 10 stronie gazety i to jest oczywiście, to jest ciągle powielane, prawda? I ten problem jest faktycznie bardzo duży. Ja szczerze mówiąc jestem zwolennikiem tego, żeby oprócz działań, które Polska robi, czyli to interwencji polskiego MSZ-u tutaj przede wszystkim, czy chociażby akcji społecznych, które są przecież bardzo powszechne i chociażby ta słynna sektorówka na stadionie Legii, prawda? I to się oczywiście odbija ogromnym echem. Także kary jestem były oczywiście. Kary były za co innego. To prawda. To prawda, ale nie jestem w stanie tego zrozumieć, skoro za treści nazistowskie w Niemczech były niższe kary niż za to, że nie było przejść na stadionie Legii. Nie były drożne, więc ja uważam, że i tak mimo wszystko to była polityczna decyzja, ale to jest moje zdanie. Chciałem zapytać, czy im dalej od II wojny światowej łatwiej jest zakłamywać tę historię? Tak, łatwiej jest. Oczywiście, że łatwiej jest. A to częściowo jest zakłamywanie, a częściowo jest po prostu zwyczajne zapominanie. Pamiętajmy też o tym, że tak jak sam pan tutaj wspomniał, to ta wiedza o II wojnie światowej, o zbrodniach, ona jest coraz słabsza. Oczywiście pan
pamięta się o Holokauście i tutaj też Niemcom trzeba przyznać, nikt w Niemczech nie wypiera się Holokaustu, to absolutnie tak nie jest. Niemcy biorą za to odpowiedzialność, natomiast badania ale pokazują, się przydaje na korzyść ogromnych nakładów pieniędzy, na przykład szkoleń nauczycieli, którzy specjalnie uczą się, jak na przykład o Holokauście uczyć, wiedza Niemców na ten temat jest dość dramatyczna i to pokazują badania, które są regularnie robione przez samych Niemców. Ostatnio zresztą, kilka miesięcy temu dosłownie, w lipcu, w sierpniu opublikowane najnowsze badania pokazują, że jedynie 59% Niemców kojarzy w wieku powyżej 14 lat, kojarzy słowo Auschwitz. No to jest szokujące, prawda, w sytuacji, gdy Auschwitz jest symbolem całej zagłady, prawda, i tych zbrodni II wojny. Natomiast wiedza o zbrodniach na narodach słowiańskich, takie badania też było robione w 2012 roku, jest żadna, po prostu. Profesor, który to robił, skrytował to jednym słowem, powiedział, to jest czarna dziura. Niemcy kompletnie nie mają świadomości tego, ile milionów Słowian zginęło z ręki państwa niemieckiego, więc tutaj jest naprawdę bardzo dużo pracy do zrobienia i ze strony Polski wydaje mi się, że tutaj zarówno takim spotkaniem, filmy, kampanie różne, prawda, ale w przypadku polskich obozów jestem zwolennikiem również procesów sądowych. To jest dobra droga. To za chwilę jeszcze o właśnie tych prawnych rozwiązaniach pomówimy, ale jeszcze chciałem pociągnąć ten wątek dotyczącego tego, że Niemcy nie wiedzą, co to jest Auschwitz, a tymczasem w Niemczech panuje przeświadczenie, że Polacy to są antysemici. Tak, no niestety to nie tylko panuje w Niemczech taka opinia. To jest opinia ciągnąca się już bardzo długo, prawda? Ona gdzieś od okresu międzywojennego i tutaj oczywiście długo by można mówić, skąd ona się brała i dlaczego. Przypomnijmy, że żaden kraj nie miał aż tak dużej mniejszości żydowskiej jak Polska w okresie międzywojennym. To tutaj Żydzi uciekali po wprowadzeniu ustaw norymberskich w Niemczech, więc myślę, że o czymś to też świadczy. Antysemityzm w okresie międzywojennym, prawda, czyli przed II wojną światową, był wszędzie. To jest jakieś tutaj mydlenie oczu, że ktoś był gorszy, ktoś lepszy. Niemcy oczywiście postarali się w tym trakcie II wojny światowej tak daleko, że trudno było sobie to w ogóle wcześniej wyobrazić. Dzisiaj myślę, że to jest też taki element, ten antysemityzm oczywiście też jest w wielu narodach i w wielu państwach. Myślę, że też jest pytanie o pewną... Ja wiem, czy my tutaj o antysemityzmie mówimy. ...wala w sferze publicznej o takich rzeczach mówić. I też ten efekt właśnie przez to jest państwo polskie, powiedzmy, hasła, które pojawiają się czasem w przestrzeni publicznej, nawet dzisiaj w związku. Współpracownik Hillary Clinton nabrał 60 tysięcy nazistów, przeszło przez Warszawę. Pojawiły się w brytyjskiej prasie, że faszyści maszerujący przez Warszawę. Clinton to już ona w ogóle jest Żydową, bo ona też powiedziała, że jak zostanie prezydentem, to się z nieba. Się za Żydami wstali, że Polska wcale nie wierzyła majątek. Dementowali też taki obraz, prawda? Kotletu, kotletu. Pewne rzeczy pilnować i pewne rzeczy piętnować, bo zgodzimy się, że niezależnie czy to są hasła antysemickie, czy skrajnie rasistowskie, one są po prostu złe. Natomiast ja nie mam wątpliwości, że podobne hasło znajdziemy we wszystkich krajach. Na pytanie, na ile one się pojawiają w sferze publicznej, a na ile nie, na ile są piętnowane, a na ile nie. I to jest, wydaje mi się, bardzo istotna rzecz. Ten antysemityzm w Polsce jest bardzo domniemany, antysemityzm, to dodam. Tak. Straszny, prawda? Ten antysemityzm, że to, że tam. Prawda, ale pudle się ładnie składają, polskie antysemityzm, dlatego tutaj bo tutaj to jeszcze idzie krok dalej. To idzie jeszcze tak, że my jesteśmy także współodpowiedzialni za Holokaust. Tutaj także jest taka narracja. Ona się niestety pojawia coraz częściej. Ja to też widzę i też doświadczam, to przyznam na sobie. To się w pewnym momencie zostało to przełamane w prasie niemieckiej. Pojawił się taki artykuł kilka lat temu o tym, że Holokaust nie byłby możliwy bez udziału innych narodów. Artykuł faktycznie głównie traktował o Ukraińcach, o Estończykach i to zgoda faktycznie.
przyczynili do tego Holokaustu u siebie, na swoich ziemiach, bardzo mocno się przyczynili, w zasadzie własnymi rękami tego zrobili. Natomiast po przecinku gdzieś jest wymieniona Polska, prawda, bez podkreślenia tego, że przypadki jednak wydawania Żydów były karane przez państwo polskie, że nie mieliśmy jako jedyny kraj żadnej komórki kolaborującej z okupantem, prawda, w sensie na przykład współpracy przy zagładzie. Więc to jest obraz nieprawdziwy oczywiście podawany, natomiast faktem jest, że pojawiają się takie pytania, ja sama osobiście usłyszałam takie pytanie na jednej z konferencji od Niemca, który od profesora niemieckiego, który zapytał w ten sposób, że Niemcy już się z rozmowów Holokaustem rozliczyli, a kiedy Polska to zrobi. No więc niestety takie pytania kilkanaście lat temu, zwłaszcza w ust Niemców, były niemożliwe. Znaczy to było jednak pewne tabu. Dziś pojawiają się bardzo też niejednoznaczne artykuły w prasie właśnie tego typu, że nie byłby możliwy Holokaust i obozy w Polsce bez współpracy Polaków. To jest coś strasznego, to jest niewyobrażalne naprawdę. Ja sama, gdyby mi ktoś powiedział jeszcze 20 lat temu, że coś takiego jest możliwe, to bym naprawdę chyba nie uwierzyła i na naszych oczach to się bardzo zmienia. Dlatego ja mówię, my musimy naprawdę bardzo ostro już w tej chwili reagować na te polskie obozy i polski domniemany udział w Holokauście, bo za kilkanaście godzin osób dalej. Jakie mamy możliwości prawne na chwilę obecną? No możliwe, tutaj wydaje mi się, że jeszcze za mało się robi w tym względzie. Ja generalnie, mimo że oczywiście nie jestem prawnikiem, ale śledzę też różne ekspertyzy prawników i opinie prawników, zwłaszcza tych zajmujących się prawem międzynarodowym. Patrzyłam też, zawsze śledziłam, jak państwo Izrael to robiło, prawda? Bo to jest też jakiś wzorzec dla nas, żeby oni skutecznie to robili, jakby nie patrzeć. Tak, bardzo skutecznie, ale oni też właśnie bardzo silno, prawda, no, udało się, oczywiście nie porównując, jest oczywiście, że Holokaust był największą zbrodnią II wojny, ale udało się państwu Izrael, nie tylko państwu Izrael, ale w ogóle Żydom udało się zrobić coś, co jest faktycznie świetnym pomysłem, czyli jakby umocować w prawie coś, co nazywa się kłamstwem oświęcimskim i to jest jakby z gruntu karane, prawda? Więc ja nie sądzę, żeby nam się udało to zrobić z polskimi obozami, ale jakaś ścieżka tutaj już jest i państwo polskie bardzo długo właśnie nie szło tą ścieżką. Są zresztą, można powiedzieć, że do dzisiaj nie idzie. Raczej to są inicjatywy kancelarii adwokackich, no później z czasem wspierane, chwała Bogu, również przez jedna taka wyła z Łodzi też. Chciała 5200 od nas, albo chciała rok temu, ponad rok temu. Axel Springer, prawda, za polskie obozy, się nie udało, ale chciała. Telewizyjną CTF, która... Pani kancelaria adwokacka. No, słynny w Polsce już serial Nasze Matki, Nasi Ojcowie. Zgadza się. Czyli, pani doktor, czy powinniśmy w takim razie zewrzeć medialno-historyczne szyki i stawiać temu tamę, jak... czy jednak powinniśmy dawać jakieś wyprzedzające ataki i tłumaczyć te zachodnim mediom i społeczeństwom, że było zupełnie inaczej niż ich stan wiedzy. Tak jest. I tutaj ja zresztą mam bardzo duży też taki żal, a czasem bym powiedziała nawet złość taką, że Polska cały czas nie ma tej strategii. Znaczy, bo to my powinniśmy tu brać przykład z Niemców tak naprawdę. Znaczy, oni mają jasną, zbudowaną na wiele, wiele lat strategię do takiej polityki historycznej. My nawet tak dokładnie, nawet ludzie zajmujący się tym, nawet niedokładnie wiemy, w jaki sposób państwo polskie chciałoby, przepraszam tu za słowo, sprzedać ten udział Polaków w historii, w dziejach. My nawet tego nie mamy zrobionego. To muszę pani doktor postawić niestety kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Przepraszam, że przerywam myśl, ale ja dokończę tylko. Koledzy redaktorzy, bierzemy się za robotę, żeby więcej tak nie było takich rzeczy. Doktor Joanna Lubecka, IPN. Aha, więcej nie było takich rzeczy. To nie ma więcej. Trzeba do skutku. Potrzebuję coś dobrego. Świadkowie Jehowy pewne rzeczy robią do skutku. Nie zamykaj tematu. Pod białym skokiem walka z ogniem. Woda nawet nie wnika w te zbite śmieci. We Wrocławiu widowisko batalistyczne w Bydgoszczy. Turniej integracyjny. Imprezy mają związek ze świętem niepodległości. A co dzieci już jedzą o niepodległości? Że im nie oddali za nas życie. Polacy. Nie kierujcie
kierujcie się swoją wygodą i własnymi interesami, apeluje do wiernych papież Franciszek. Tak. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Pożar już nie rozprzestrzenia się, ale nie wiadomo, jak długo potrwa akcja gaśnicza. Od kilkudziesięciu godzin podlascy strażacy walczą z ogniem w sortowni odpadów w Studziankach, niedaleko Białegostoku. To bardzo żmudna praca, mówi rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, Paweł Ostrowski. Męczymy się z tym pożarem o 5 minut po północy, z piątku na sobotę. Także cały czas odsuwamy te śmieci. On bardzo wysoka, hałta 12-metrowa. Zbite są te śmieci, one tutaj już od dłuższego czasu zalegają, w związku z tym bardzo trudno jest te śmieci zabrać. Rozbieramy tą hałtę, bo woda nawet nie wnika w te zbite śmieci zbyt dobrze. I że ta Żydówka usiłowała przekonać, że Polacy walkę przegrali, wiesz, ta Żydówka, co tu gadała teraz. Odnośnie Holokaustu, bo Żydzi wygrali, bo dostali od Niemców odszkodowanie, a Niemcy Polsce dać nie chcą. Czyli, że widzicie Państwo, Polska rzeczywiście jest jakby tak kopciuszkiem pomiędzy Rosją i Niemcami, zawsze tak było. Na pewno w XX wieku nie da się wyjść. No jest coś takiego, jest. Gdy nadaje nasze radio. To KFM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langston, Extra. No ale nie wykryliśmy. Ale cały czas się, dlatego my tutaj cały czas jesteśmy. No to jest bardzo niepokojące zjawisko, jeżeli chodzi o czwarty pożar od 2012 roku. Także sprawdzimy na pewno. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska szczegółowo skontrolują zasady funkcjonowania firmy, także sposób magazynowania śmieci. Na Placu Wolności we Wrocławiu trwa widowisko batalistyczne Za Polskę. Stolica Dolnego Śląska świętuje drugi dzień obchodów rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Przed południem grupy rekonstrukcyjne przemaszerowały sprzed Urzędu Wojewódzkiego na Plac Wolności. Uczestnicy widowiska prezentują nieznane epizody walk Legionów Polskich. Legiony w Warszawie, później bitwa na froncie włoskim. Bitwa na froncie wschodnim, bitwa pod Kaniowem, która była jedną z ostatnich bitew I wojny światowej. Chcieliśmy dzieciom przedstawić trochę historii, żeby weekend nie przebrnął tak sobota, niedziela, tylko żeby uczcić pamięcią tych, którzy kiedyś walczyli o to, żebyśmy mogli dzisiaj swobodnie tu przyjechać. A co dzieci już wiedzą o niepodległości? Że inni oddali za nas życie. Polacy! Uroczystości na Placu Wolności we Wrocławiu potrwają jeszcze godzinę. Niewidomi i słabowidzący rywalizują w Bydgoszczy w szachowo-warcabowym turnieju integracyjnym o Puchar Niepodległości. Rozgrywki odbywają się na takich samych zasadach jak w przypadku osób widzących. Różni się tylko sprzęt sportowy, mówi prezes klubu KSN Łucznik Bydgoszczy Andrzej Sargalski. Pionki białe, czy tam kamienie w warcabnicy są płaskimi figurami, a czarne pionki, czy tam figury ostre mają końcówki, to znaczy, że niewidomy wie, że to jest czarna figura, nie biała. Zacząłem grać w szachy, jak miałem 15 lat, czyli wygląda na to, że już ponad 50 lat gram w szachy dla niewidomych. No przede wszystkim przyjemność spędzenia czasu, kontakt z kolegami, kontakt z innym środowiskiem. Turnieje szachowe dla niewidomych w naszym kraju zaczęły się w Bydgoszczy. Pierwsze Mistrzostwa Polski dla niewidomych rozegrano w tym mieście w 1952 roku. Na Zamku Królewskim w Warszawie trwa ogólnopolski koncert pieśni patriotycznej Śpiewam mojej ojczyźnie. Organizatorem wydarzenia jest Polska Akcja Katolicka. W koncercie bierze udział około 200 wykonawców z całego kraju. Jaki jest cel dzisiejszego koncertu? Urszula Furtak, prezes Akcji Katolickiej w Polsce. Przede wszystkim pielęgnowanie pieśni patriotycznej, przekazywanie kultury, miłości do ojczyzny poprzez pieśń w kolejnych młodych pokoleniach. Przyjechaliśmy z Podhala, w okolicy Zakopanego. Będziemy śpiewać trzy pieśni, jak to na pojęcie ładnie, Łani Łani i taką naszą składankę. Co będziecie dzisiaj śpiewać? Legiony i Sanitariuszka Małgorzatka. Znacie historię tych pieśni? Że żołnierze idą na wojnę i że oni za wolną Polskę oddali swoje życie. Na koniec zaglądamy jeszcze do Watykanu. Papież Franciszek przekonuje, że wiara inspiruje miłość do bliźniego, a miłość ta strzeże wiary.
Podczas południowego spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański papież wezwał wiernych, aby nie kierowali się swoją wygodą i własnymi interesami. Jeśli pozwolimy się kierować tym, co wydaje się wygodniejsze, realizacją własnych interesów, nasze życie staje się jałowe, niezdolne do tego, by dać życie innym, podkreślał Franciszek. Dodał, że żyjąc tak nie gromadzi się oliwy do lampki wiary, która w ten sposób zgaśnie w chwili spotkania z Bogiem, albo jak stwierdził, jeszcze wcześniej. Rafał Bała, dzień dobry. Zapraszam na wiadomości sportowe. Niemiec Felix Neureuther wygrał w fińskim Levi slalom zaliczany do klasyfikacji alpejskiego Pucharu Świata. Drugie miejsce zajął Norwek Henrik Kristoffersen, a trzecie Szwed Matthias Hargin. Prowadzący po pierwszym przejeździe Brytyjczyk Dave Riggin nie ukończył drugiego. Michał Jasiczek miał 62 czas pierwszego przejazdu i odpadł z rywalizacji. Magdalena Warakomska zajęła 16 miejsce w rywalizacji na dystansie 1000 metrów podczas zawodów Pucharu Świata w short tracku w Szanghaju. Polka odpadła w ćwierćfinale. Najszybsza w finale była Kanadyjka Kim Butten. Warakomska ma już zapewniony występ w Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczang na 500 i 1000 metrów, a Natalia Maliszewska na 500 metrów. Dziś w fińskim Muonio startowała Justyna Kowalczyk w zawodach Pucharu FIS na 10 km techniką dowolną. Nasza biegaczka narciarska była 11. Zwyciężyła reprezentantka gospodarzy Anne Kylonen. Puchar Świata w biegach narciarskich rozpocznie się 24 listopada w Kuusamo. Szpadzistki Ewa Nelip, Magdalena Piekarska, Renata Knapik-Miazga i Barbara Rutz wygrały w chińskim Suzu turniej drużynowy Pucharu Świata. Polki w finale pokonały Koreę Południową 31-21. Ewa Nelip, indywidualna wicemistrzyni świata z tego roku, przyznała, że w ćwierćfinale zwycięstwo nad Chinkami było kluczowe w drodze do triumfu w całym turnieju. Cały mecz prowadziłyśmy od drugiej walki z większą lub mniejszą ilością trafień. Ja na ostatnią walkę wychodziłam, miałyśmy przewagę 3 trafień i wiedziałam, że przeciwniczka będzie musiała na pewno na mnie mocno nacierać. Miałam strategię obronną i z bardzo dobrym efektem. Poprzednie nasze szkodnie w turnieju drużynowym Pucharu Świata zwyciężyły w 2010 roku. W sobotę w Suzu Piekarska i Knapik-Miazga zajęły egzekwo trzecie miejsce. Michał Pazdan nie zagra w jutrzejszym towarzyskim spotkaniu piłkarskich reprezentacji Polski i Meksyku w Gdańsku. Obrońca Legii Warszawa nadal boryka się z urazem stawu skokowego. Wcześniej zgrupowanie kadry opuścili Robert Lewandowski, Kamil Glik, Kamil Krasicki i Grzegorz Krychowiak. Jeszcze o pogodzie, słońce jest dzisiaj jak na lekarstwo, rozpogodzenie możliwe na zachodzie. Zimno jest, tak bardzo zimno. Na północy, wschodzie i południu miejscami słaby deszcz. Na północy także w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem i krupa śnieżna. W górach będzie sypał śnieg. W strefie nadmorskiej możliwe burze. Temperatura. Ale to ojcze, to trzeba do rzeczy. Ojcze, a czy znasz jego imię, czy wiesz, jak jest? Przecież Żydzi znali Jahwę, Jehowa. Ja tutaj, co o Żydach mówię dobrego, to przecież to, że oni wysławiali, czcili tego, no łaski nie robili chyba, skoro są jego dziełem, prawda? No ale często jest tak, że jak się po Bogu poprawia, to się prawo Boże, przykazanie wyrzuca, Boże, a ustanawia się swoje. I wtedy dochodzi, że robi się widły, czyli z igieł. Widły z igły. Jak co dzień po godzinie 15 gorący temat, dziś dwie kwestie. Gdy nadaje na serę. Zastanowimy się, jak Polacy świętują 11 dzień listopada i podsumujemy wszystkie najważniejsze wydarzenia związane właśnie z wczorajszym świętem narodowym. Później w drugiej części z kolejnym gościem zastanowimy się, dlaczego sędziowie Sądu Najwyższego, którzy skasowali opozycję w czasach PRL, nadal orzekają. Gorący temat. A naszym pierwszym gościem jest Marcin Makowski, Do Rzeczy Wirtualna Polska. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Za nami, panie redaktorze, ważny dzień w naszych kalendarzach, dzień odznaczony na czerwono w naszych sercach, w sercach większości z nas. To bardzo również ważna data. Wczoraj w całej Polsce, w większości miast, w biało-czerwonych barwach Polacy świętowali 94. rocznicę odzyskania niepodległości. Świętowano również w Krakowie. Tam prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że konieczny jest proces odbudowy
patriotyzmu, poczucia wspólnoty i dumy, no i wskazał też, że należy podjąć wysiłki celem odzyskania reparacji wojennych od Niemiec. Cytując, musimy domagać się naszych praw, także tych wynikających z historii. To dziś bardzo często przytaczane słowa, myślę, że słowa bardzo ważne. No oczywiście, że Polacy mają prawo i obowiązek domagania się zadośćuczynienia sytuacji, w której nie zostało ono nigdy uczynione, to znaczy państwo niemieckie w żaden nawet jakiś taki symboliczny sposób w stosunku do państwa polskiego